Witajcie, moi kochani. Długo mnie nie było. Wracam w takim trochę spontanicznym filmie. Trochę bardzo spontanicznym. Ale jestem w Grabinach i postanowiłem nagrać tutaj materiał, skoro jestem już na miejscu. A tutaj w Grabinach znajduje się bocznica do dawnej żwirowni, a raczej pozostałości bocznicy. Wszystko wam zaraz dokładnie opowiem, jak i pokażę całe miejsce. To będzie taki krótszy film, ale mam nadzieję, że też się spodoba. No, czyli tutaj musimy skręcić w lewo, żeby dojść do miejsca, gdzie zaczynała się bocznica. Zapraszam do oglądania. Idziemy sobie teraz wzdłuż magistrali kolejowej E30. To jest konkretnie odcinek LK91 z Krakowa do Medyki. O, i akurat jedzie pociąg. A zwykły regio. Tutaj to codzienność. Grabiny. Znajdujemy się w Grabinach i Grabiny to jest spokojna, niewielka wieś, około 3 km na zachód od Dębicy, czyli miasta powiatowego na Podkarpaciu. I teraz już nie dzieje się tutaj nic ciekawego. Teraz jest tu jedynie przystanek osobowy i taka zmodernizowana magistrala kolejowa. Ale jeszcze niedawno, około 10 lat temu, była tutaj niezmodernizowana stara linia kolejowa, a same Grabiny to była stacja. I od tej stacji odchodziły dwie bocznice. O długości max 2 km. Jedna do Przyborowa, która już nie istnieje, a druga do zakładów górniczych Latoszyn, czyli potocznie zwanych żwirownią. I właśnie do tej drugiej się dzisiaj przejdziemy, ponieważ bardzo możliwe, że wciąż są zachowane jej jakieś ślady. Co z tego wyjdzie? Zobaczymy. Ta bocznica do żwirowni w Latoszynie, która teraz jest w stanie agonalnym, została wybudowana i otwarta w roku 1969. Jej budowa trwała 3 lata. I roboty wykonywała grupa robotnicza numer 9 z Krakowa. Jest godzina 7:40, sobota, więc jest cichutko, pięknie, spokojnie i ciepło. Idealna pogoda na nagrywanie. Chyba doszedłem do miejsca, w którym powinienem tutaj pójść w krzaki. A ta hałda ziemi to chyba pozostałości dawnego nasypu tej bocznicy. Chyba się nie mylę. A proszę. Tak jest. Pozostałości podkładów. A więc jesteśmy, trafiliśmy. No nic, pójdę dalej i zobaczę, ile to warte. Za mną po linii kolejowej Kraków Medyka przejeżdża pospiesznie do Gdyni. A ja się przedzieram przez krzaki. Na razie nie ma torowiska. Gdzieniegdzie są wgniecenia po podkładach. Czasami też takie pozostałości podkładów. No i na razie się idzie fatalnie. Tam jest nasyp. A tu jest droga. Przejdę się chwilę drogą, zaraz wrócę na ten nasyp, bo chaszcze tam były tak potworne, że mnie wszystko pokłuło. Boli mnie teraz. Ale nic. Za chwilkę wrócę na ten nasyp. A zaraz jak mam chwilę do przejścia drogą, to pójdę drogą. Na razie nie pojawiło się jeszcze torowisko, ale z tego co wiem, to ma się wkrótce pojawić, bo ponoć są jeszcze ślady torowiska. Wracamy na bocznicę i tak jak mówiłem, pojawia się torowisko. O. Hop. Zaasfaltowany przejazd i dalej bocznica biegnie tam. Spróbuję jakoś się tam dostać. No i tak wygląda ta bocznica.
sumie najważniejsze, co się liczy, to to, że jeszcze istnieje. Dochodzę powoli do końca bocznicy. Tam w tle widać już zabudowania żwirowni. Więc powinniśmy już dotrzeć do mety za niecałe 5 minut. Tak jak mówiłem, to będzie bardzo, bardzo krótki spacer dzisiaj. Bo też atrakcja, którą odwiedzamy, zbyt długa nie jest. Dochodzimy do końca. Dalej nie przejdziemy. Tutaj jest żwirownia, tutaj tor, a tam tor kończy się za taką siatką. Czyli to jest ostatecznie koniec naszej dzisiejszej wyprawy. Podsumowując, cała podróż, w cudzysłowie podróż oczywiście, śladem starej, zarośniętej, niekompletnej bocznicy do żwirowni zajęła mi około 20 minut. W sumie to nic specjalnego, zwykły zarośnięty tor, ale taka ciekawostka na szybko. Taki króciutki film może kogoś zainteresuje. Tam w oddali, nie wiem czy to będzie widać, ale tam w oddali kolejny kilometr linii kolejowej numer 91. Pokonuje SN84SKPL. To jest chyba TL-ka do Kłodzka, z tego co wiem. No a my wracamy na stację. W sumie przystanek, a nie stację w Graminach. Jeszcze na zakończenie może powiem parę słów o tej całej żwirowni. Ponieważ miejsce, gdzie zakończyliśmy swoją wędrówkę, nie jest żwirownią, tylko jest to miejsce, gdzie dawniej była żwirownia. Sama żwirownia upadła w roku 1996. W tym samym roku upadła również prowadząca do niej bocznica. Żwirownia w Grabinach powstała w roku, nie wiem dokładnie w którym, ale na pewno w latach 60. Raczej pod koniec lat 60. I w tym samym czasie również powstawała bocznica. Bocznica powstała, tak jak już wspomniałem wcześniej, w roku 1969. Można by się zastanawiać, dlaczego w nazwie jest Latoszyn, ponieważ sama żwirownia, mimo że leży w Grabinach, ma nazwę Zakład Eksploatacji Kruszywa Latoszyn. Oczywiście miała, bo już nie istnieje. Ale jest to spowodowane tym, że kiedyś te tereny należały do Latoszyna, obecnie należą do Grabin. Sam film został zrealizowany całkowicie na spontanie. Nie miałem nawet w planach nagrywać czegoś takiego. Znalazłem się tutaj w Grabinach, ponieważ za około godzinę mamy się spotkać ze znajomymi i pojechać na sesję zdjęciową właśnie tej linii kolejowej. Gdzieś tutaj nieopodal na szlaku sobie staniemy. A jako, że byłem tutaj w Grabinach troszkę wcześniej, to sobie stwierdziłem, że mam GoPro, mam godzinę czasu, no to może pójdę na starą żwirownię. No i poszedłem. Film. Mam nadzieję, że jako taki zrobiłem. Oczywiście nie jest to taka profeska, jak sam bym chciał, ale jako ciekawostka. Może komuś się spodoba. Ja w tym momencie chciałbym już się z wami pożegnać. Dziękuję za wspólnie spędzony czas.
No i zapraszam na przyszłe produkcje, których możecie się spodziewać, a w sumie to nawet nie będę mówił kiedy, bo jak powiem, że będą niedługo, a potem ich nie będzie, to nagle wyjdę na gołosłownego. Więc być może niedługo się pojawią, być może nie. Zobaczymy. W maju mam matury, więc raczej wątpię, że do połowy maja cokolwiek się pojawi, ale później myślę, że jak najbardziej. Także dziękuję Wam za oglądanie. Już nie przedłużam tego i tak przedłużonego za bardzo zakończenia. I do zobaczenia w przyszłych filmach.